Krakauer jestem, mawiał Jerzy Nowosielski, malarz, teoretyk sztuki, teolog, jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, urodzony w Krakowie. Tu powstawały setki jego niezwykłych obrazów. Były też ciekawe prace w Łodzi, a w wielu miejscach w Polsce, także poza krajem, malował swoje bezcenne polichromie. Jerzy Nowosielski to prawdziwy l'uomo universale swojej epoki, wymykający się wszelkim klasyfikacją, szufladkowaniu, podziałom czasowym. Absolutnie był i jest artystą absolutnie uniwersalnym, który wytworzył swój własny język wypowiedzi, który absolutnie nie podlegał żadnym modom, stylom w malarstwie. Język, który jest bardzo czytelny i łatwo rozpoznawalny. Mocną, wyrazistą linią obwodził płaskie sylwety barw, rozświetlone lekkimi plamami. Malował jedną kreską, sławną, nowosielską prostą. Kreska, ona jest taka, tak troszkę do przodu rysuje, potem cofa się leciutko do tyłu. Ona jest taka lekko, jak gdyby drgająca, taki zgzaczek. No, nie zgzaczek, ale ona tak do przodu i do tyłu, tak charakterystyczna. Tym kreseczką te wydłużone swoje piękne akty rysował. Patrzyłam wielokrotnie na to, jak pracuje. Nie maluje obrazów, mówił Nowosielski w roku 1948. Uważam, że obraz tradycyjny z jego konwencjonalną przestrzenią, z obowiązującymi napięciami, z jego tradycyjnym tematem jest nieaktualny. Obraz tradycyjny, konwencja estetyczna, którą stworzył, podskórna abstrakcja, usprawiedliwiająca jego byt, to się już wyczerpało. Takiej rewolty w malarstwie dokonał w obszarze przede wszystkim malarstwa świeckiego. Bo takiej historii wcześniej, w historii malarstwa, takiego przypadku nie było, aby pierwiastki ikonowe przeszczepił do malarstwa świeckiego i dzięki temu to malarstwo świeckie w jakiś sposób się sublimowało, wychodziło na inne terytoria, wynosiło niejako świadomość na inne pola postrzegania. Malarstwo jest czynnością rewolucyjną. Jest to coś, co permanentnie rewolucjonizuje naszą świadomość. Jest anarchiczne, destrukcyjne, społecznie demobilizujące, mówił profesor w rozmowie ze Zbigniewem Podgórcem w roku 1985. Gdyby społeczeństwo rzeczywiście zdawało sobie sprawę z tego, czym malarstwo jest naprawdę, zakazałoby malarstwa. Wypowiadał się dosyć kontrowersyjnie i odważnie na różne trudne kwestie, związane nie tylko ze sztuką, ale również kwestie polityczne, spory historyczne. Dotykał również problemów teologicznych, bardzo ważnych, takich jak łączenie pierwiastków grzechu i miłości, kenozy. Na temat wypowiadał się w sztuce i nie tylko na temat roli zwierząt i zwykłych przedmiotów, które również malował w swoich obrazach. Kiedyś powiedziałem Kantorowi, że lubię malować, a on na to: ja też lubię malować, ale teraz są takie czasy, że nie wolno malować. A ja nigdy w życiu nie powiedziałem sobie, że mi czegoś nie wolno. Przynajmniej w sztuce wszystko mi wolno. Tak mówił mistrz Nowosielski w rozmowie z Krystyną Czerni w roku 1988. Był otwarty na wszelkiego rodzaju dyskusje, zarówno wyznaniowe, na tematy religijne. Zawsze pozostawał w kontrze do wszelkiego rodzaju kategoryzacji pewnych kwestii. Był ponad podziały wyznaniowe, podziały poglądowe. No, dla mnie to była taka ostoja moralności, gdzie dojeżdżałem do Krakowa tak raz na pół roku
żeby pół godziny porozmawiać, bo dzięki temu można było dalej żyć na tym Podlasiu. Ilość informacji, wiedzy, wymiana intelektu, jaka wtedy następowała, dawała bardzo dużo energii dla mnie młodszego po prostu, który mógł mieć tyle wątpliwości, a na miejscu nie miałem ludzi, którzy mogliby mi to w jakiś sposób skorygować czy ułożyć w głowie. Także w pewnym momencie było tak naturalne i organiczne, że tak wzajemnie gdzieś tam się spotykaliśmy. Do momentu, aż już nie było jak się spotykać. Profesor był bardzo człowiekiem łagodnym, życzliwym, spokojnym. Tak jak się to denerwował, czasem się denerwował, kurczę. Ale to było takie bardzo, bardzo... Nikogo nigdy nie uraził, nie opieprzał nikogo. Nawet jak spotykały nas tutaj takie pewne przeszkody, profesor zawsze z filozoficznym spokojem opanowywał sytuację. Był dowcipny, lekko wyluzowany, no cudowny, cudowny po prostu człowiek. Na mnie zawsze robił wrażenie bardzo wyciszonego, spokojnego i niebywale erudycyjnie kulturalnego starszego pana. Zaskoczył. Było to spotkanie z Nowosielskim. To było niebywale ekscytujące, nobilitujące i ważne. Rozmawiając z nim można było bardzo dużo skorzystać, jeśli się go słuchało, bo był chodzącą encyklopedią sztuki XX wieku od wojny. Znał wszystkich artystów krakowskich, nie tylko krakowskich, mnóstwo anegdot, historiek ciekawych. Bardzo kochał zwierzęta. Studiowałem u Dudy Gracza. Okazało się, że Nowosielski jest promotorem. Chciał przyjechać zobaczyć pracę w pracowni, a ponieważ ja bywałem w pracowni Dudy Gracza, to był ostatni rok, trochę nasza relacja z Dudą się zacieśniła, a wiedział, że ja znam Nowosielskiego. Tak się złożyło, że byłem przewodnikiem, który poprowadził Nowosielskiego do pracowni. I zaskakujące było to, w jaki sposób dla mnie wówczas, właściwie no jeszcze studenta, w jaki sposób te dwie całkowicie różne osobowości artystyczne, w jaki sposób Nowosielski zaakceptował i rozmawiał z Dudą o zupełnie innym świecie malarskim. I po wyjściu pamiętam, bo odprowadziłem Nowosielskiego na dworzec, powiedział, że oczywiście my się bardzo różnimy artystycznie, ale to jest świetne malarstwo. Wskazywała na taką pełną otwartość i akceptację tego, co robią inni, przy świadomości swojego niekwestionowanego stylu, jaki Nowosielski reprezentował. Był profesorem uwielbianym przez swoich studentów, bo po pierwsze inspirował ich swoją własną sztuką, natomiast absolutnie pozwalał na odkrywanie własnego języka, własnej drogi twórczej. Te przeglądy okresowe prac wyglądały w ten sposób, że starał się nakierować studentów, co robią dobrze, a co źle i w którą drogę powinni pójść. Natomiast absolutnie nie narzucał im absolutnie swojego stylu czy swojego języka wypowiedzi. Moje pierwsze zetknięcie z Nowosielskim to było liceum plastyczne w Krakowie i dokładnie zajęcia z projektowania płaskiego. Że tak powiem, koleżanka była jakoś zafascynowana bardziej jego malarstwem. Miała kilka albumów, które przynosiła do szkoły, myśmy tam je wertowali. Pamiętam, że wybrałam jedną z jego prac, właśnie Dziewczyny na statku, które widać w tle za nami, pewnie będzie okazja, żeby je pokazać. One powstały w 1981 roku. To jest praca, nad którą ja wtedy pracowałam, tam właśnie wykonując swój projekt. Ja miałem takie szczęście, że jako historyk sztuki, studiując w Instytucie Historii Sztuki w Krakowie,
Interesowałem się jednocześnie sztuką nowoczesną i chodziłem na seminarium nowoczesne, ale równolegle pasjonowała mnie sztuka staroruska i bizantyjska i chodziłem równolegle na te dwa kierunki, dwa seminaria. I kiedy odkryłem, że w Krakowie jest taka galeria, która reprezentuje Nowosielskiego, który łączy w sobie jednocześnie i współczesność, i nowoczesność, i elementy sztuki sakralnej w postaci ikon, to było idealne miejsce dla mnie do pracy. I tak zaczęła się moja przygoda z Galerią Starmach. Kiedy zacząłem tutaj pracować, to był 99 rok. Te moje predyspozycje i moje merytoryczne, że tak powiem, zaplecze w postaci tych dwóch równoległych kierunków w sztuce, czyli sztuki bizantyńskiej i nowoczesnej, świetnie się tutaj spisały. Kiedy właśnie rozpoczęłam pracę w miejscu związanym z nim bezpośrednio, ten Nowosielski powrócił i jakby cały czas jest obecny w mojej pracy. Jego właściwie geniusz zrealizował się w jego obrazach na tej płaszczyźnie łączenia pierwiastków sakrum i profanum. Nad czym by nie pracował, było to naznaczone jakby jego osobowością i jego sposobem wypowiadania się, jego sposobem postrzegania sztuki. Jest to album, który jest skierowany do szerokiego odbioru. To nie jest album dla profesjonalnych znawców sztuki szeroko pojętej. Jest to album, który, znaczy też jest dla nich oczywiście, ale jest to album, który miał pokazać normalnym ludziom, zarysować twórczość Nowosielskiego. Tutaj ograniczenie się z wyborem prac tam do 200, no to jest w przypadku Nowosielskiego duże wyzwanie, bo tych prac jednak jest dużo, materiał ilustracyjny jest bardzo bogaty. Więc ja chciałam pokazać jego twórczość właśnie poprzez wczesne prace, abstrakcje, które powstawały około 1947, później właśnie te jego słynne cykle pływaczek, sportsmenek, portrety bardzo specyficzne, przefiltrowane przez ikonę, pejzaże miejskie, no różne obrazy o tematyce właśnie też religijnej. Oczywiście musiałam też jakby trochę narysować tą kwestię sztuki związanej z kościołami, z dekoracji we wnętrzach kościelnych. Cenię jak gdyby cały bogaty bagaż jego twórczości, bo i całą jego drogę, że tak powiem, i życiową, i twórczą, bo ona ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast absolutnie cenię jego abstrakcję i wizję malarstwa abstrakcyjnego, który jest według mnie bardzo ciekawy i bardzo charakterystyczny tylko i wyłącznie dla niego, że dokonał w abstrakcji czegoś wyjątkowego, to znaczy zredukował ją nie tylko do czystych form geometrycznych, ale wprowadził tam właśnie pierwiastek czegoś nadprzyrodzonego. Mnie najbardziej jakby urzekły w pierwszej chwili jego abstrakcje te, które też widać znowu tutaj na tej ścianie, abstrakcje z 1947 roku, na przykład Skrzydła Archanioła. To są prace, które no jakby nie miały, nie wiem, dla mnie analogii, były wyjątkowe, bardzo osobiste. Najbardziej mi podobała się, na pewno jeżeli chodzi o te świeckie obrazy, no to ten Villa Mystery, który jest tu w krakowskim muzeum. Ta głupota krakowska, która zniszczyła tą kaplicę Borysa i Gleba, bo naprawdę rzadkość, żeby była gdzieś czarna kaplica, a to było. No i cóż zrobię, talibowie mogą być także w Krakowie. Tutaj na pewno malarstwo abstrakcyjne jest mi wyjątkowo bliskie, ale również jego
niesłychana figuracja, absolutnie niepowtarzalna. Mamy wiele toalet, gdzie kobiety wyglądają jak żywcem wyjęte postacie, na przykład świętej Piatki z ikon klasycznych, czy sama konstrukcja, budowa ciała w obrazach świeckich przywołuje wspomnienie ikony, jak również budowanie przestrzeni w obrazie jest również przeszczepione przez Nowosielskiego z malarstwa ikonowego. Te charakterystyczne plany, nieco teatralne, ale to znowu przywodzi na myśl ikony, również sceny, które pojawiają się w obrazach świeckich, zwłaszcza z lat 60., są narracyjne, budowane w postaci takich bordziur, które żywcem przypominają klejmy ikonowe, czyli historie opowiadane na obrzeżach ikon. Że on sobie przepracował tą ikonę i wypracował swój własny styl, który bardzo jest jego indywidualny. I w ogóle w Nowosielskim dla mnie najważniejsze jest to, że on nigdy nie zaprzepaścił swoich własnych przekonań, a potrafił je jakby tak twórczo i osobiście przepracować, przefiltrować i stworzyć taki unikatowy styl, który jest na tyle wyjątkowy, że no nie da się go pomylić z nikim innym. Ja profesora Nowosielskiego i jego żonę Zofię Gutkowską, Nowosielską, odwiedzałem w domu na Narzymskiego kilka razy i to naprawdę za każdym razem niezapomniane przeżycia. Byli bardzo ciepłymi osobami, a jednocześnie no, wielkimi intelektualistami, bo to trzeba wspomnieć. Natomiast bardzo życzliwie i normalnie opowiadali mi o swoim życiu. To znaczy oni lubili się otaczać przedmiotami, które na swój sposób sobie upiększali. Tak jak profesor miał meble z lat 50. i 60. i później 80., to upiększał je swoimi abstrakcjami, ale co mnie ujęło i to było takie bardzo ciepłe, że nazywali je swoimi gracikami, którymi się nie chcą rozstawać, bo skoro są elementem ich życia i ich sztuki, to niech pozostaną z nimi do końca i dlatego w jakiś sposób oswojone na własną modułę meble towarzyszyły Nowosielskim w pracowni, ostatniej pracowni na Narzymskiego do ostatnich chwil. Meble, które Państwo tutaj mogą zobaczyć, pochodzą z pracowni Jerzego Nowosielskiego, z jego mieszkania. Oczywiście jest to jakiś tam nasz wybór. Większą liczbę tych mebli pokazywaliśmy na wystawie, która była u nas do maja w galerii. W tym momencie trzy meble mamy i rzeczywiście to Nowosielski je jakby dekorował i tam aranżował do swojej pracowni. Są tam też inne przedmioty związane właśnie z nim i pochodzące z jego mieszkania. Lubili też oprócz mebli otaczać się swoimi przedmiotami. No profesor od lat 40. fascynował się okrętami, statkami, które przecież widzimy w jego licznych obrazach, jak również koleją, lokomotywami. Są to przedmioty, które pochodzą, tak jak mówię, z mieszkania Nowosielskiego, z pracowni jego. Statek, on generalnie lubił modele kolejek, modele statków, sam je składał i tutaj ten statek na przykład jest pomalowany przez niego własnoręcznie, także jest to taka pamiątka też po nim. I tego typu przedmioty u Nowosielskich zawsze były w domu i zawsze cieszyły ich i ich gości. Profesor tłumaczył im, że sztuka to jakiś wielki proces nawracania serca. Taką bardzo ciekawą spuścizną po profesorze Nowosielskim i w ogóle Nowosielskich jest tak zwana kartoteka Fundacji Nowosielskich. Są to fiszki biblioteczne, która Zosia, kiedy postanowiła, że będzie towarzyszyć swojemu mężowi nie jako artystka, a jako archiwistka, sama niejako zarzucając po okresie łódzkim, gdzie tworzyła obrazy, tworzyła scenografię do teatrów lalkowych. Ona postanowiła, że poświęci mu się absolutnie i odda mu pałeczkę na polu malarstwa, dostrzegając
niejako jego geniusz, postanowiła, że będzie dokumentować wszystkie jego obrazy, które wyszły spod jego pędzla. I tak powstały właśnie kartoteka Nowosielskich ze zdjęciami obrazów tworzonych w pracowni, z opisami i historią, co się z tymi obrazami działo. To znaczy, jeśli obraz był sprzedany, to było odnotowane, gdzie, kto, do jakiej kolekcji. Jeżeli wędrował po różnych wystawach, wszystko Zofia Nowosielska pisała w tej kartotece. Także jest to dla nas bardzo cenna taka skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o historię obrazów Nowosielskiego. Korzystamy na przykład z kartoteki Nowosielskiego w celu, gdy ktoś zwraca się do nas w sprawie autentyczności pracy i tak dalej, to wielokrotnie korzystamy właśnie z kartoteki, sprawdzając, czy były te prace wcześniej odnotowane. Pani Zofia Gutkowska-Nowosielska spisywała pracę, spisywała na jakich były wystawach, spisywała do kogo ewentualnie trafiła praca, czy też przez kogo była zakupiona, komu ewentualnie przekazana w prezencie. Uważał, że tylko sztuka może opowiadać o tajemnicach dla rozumu trudnodostępnych. Aby powstało dzieło, musi nastąpić przekroczenie naszych ograniczeń czasowo-przestrzennych i intelektualnych. Musi się pojawić to, co niektórzy nazywają iskrą bożą w człowieku. Znajdujemy się na skraju wielkiej czarnej dziury metafizycznej. Wszystko się niejako wywróci na drugą stronę. I właśnie sztuka pomoże nam przenieść na tę drugą stronę naszą rzeczywistość. Sztuka nas zbawi.